Dominika Gwit publicznie opowiedziała o macierzyństwa, łatwo nie jest. Dominika Gwit nie ukrywała w rozmowach z mediami, że bardzo chciałaby być mama. Jej marzenia spełniło się dosłownie kilka dni temu, gdy na świat przyszedł jej synek. Aktorka nie posiadała się z radości od momentu, w którym okazało się, że jest brzemienna. Chętnie relacjonowała w sieci przebieg ciąży i dumnie pryzla rosnąc z dnia na dzień i coraz bardziej pokazny brzuch. Oprócz opisywania stanu swojego zdrowia i radości, gwiazda skupiła się także na konkretach. Pochwaliła się m.in. pokojem maluszka. Piękne kadry i podsycana nimi niecierpliwość dała się we znaki obserwatorom Gwit, którzy próbowali własnymi sposobami dowiedzieć się, czy ich ulubienica już urodziła, zanim sprawa zajma się krajowa media. Rosnące ciśnienie publiczności sprawiło, że Gwit musiała zaapelować publicznie o spokój. Ponieważ w natłoku wiadomości od fanów trudno jej przygotować się do porodu. Okazuje się, że upragnione przez wszystkich rozwiązanie ciąży nastąpiło 18 stycznia. BR radosna nowina Dominika podzieliła się w sieci już dzień później, by nie trzymać internetowej publiki dłużej w niepewności. Dominika nie mogła przemilczeć faktu, że wychowywanie własnej pociechy, kiedy nigdy wcześniej nie miało się z tym do czynienia, jest wymagającym zadaniem. Wprawne oko i rady doświadczonego rodzica i opiekuna mogą zdziałać cuda. A przede wszystkim sprawić, że lekko nieporadna mama poczuje się pewniej w nowej roli, która postawiła przed nią życie. Widać, jak cenne jest dla niej wsparcie mamy, na które może liczyć już w pierwszych dniach porodu. Aktorka wyznała, że jednym z jej marzeń jest obdarowanie swojej pociechy tak wielka miłość jak ta, która codziennie dostaje własnie od swojej matki. W poście skierowanym do swojej rodzicielki napisała więc proste: dziękuję. Całość świeżo upieczona mama opatrzyła pięknym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć ją u boku Hanny Gwit. Na pierwszym planie można także dostrzec dorodny bukiet kwiatów, które zadowolona córka podarowała mamie na jej pierwszy dzień babci. Fani docenili panią Hannę, pozytywnie wypowiadając się o niej w komentarzach. Cudowna relacja z mamą i piękne słowa. Mamuski jest niezastąpione. Zazdroszczę takiej mamy, zachwycali się internauci.